Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś postaram odpowiedzieć się na pytanie, jaki VPN wybrać, jaki VPN jest najlepszy, które VPN-y pozwalają na to, żeby korzystać z programów peer-to-peer czy torrentów. Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt czy nawet kilkaset różnych VPN-ów, ale ja skoncentruję się na trzech najlepszych. Postaram się je porównać pod względem cenowym, pod względem limitów, jeśli takie istnieją, prędkości serwerów, lokalizacji serwerów, licencji i ich stosunku do prywatności i anonimowości w internecie. VPN-y, na których się skoncentruję, to ExpressVPN, NordVPN i PureVPN. Zacznijmy może od serwerów i lokacji. Każdy z tych VPN-ów posiada serwery w Polsce, dzięki czemu będąc za granicą można ominąć blokadę regionalną i uzyskać dostęp do materiałów, które dostępne są jedynie z terytorium Polski. Dla przykładu np. TVN Player, IPLA czy inne serwisy, chociażby YouTube, blokują czasem materiały dla osób znajdujących się poza Polską i dzięki właśnie VPN-owi można się połączyć z serwerem za pomocą serwera znajdującego się w Polsce i dostęp uzyskać do materiałów zablokowanych. Zacznijmy może od ExpressVPN-a. ExpressVPN posiada ponad 2000 serwerów w 94 krajach, także jest to dość dobry wynik. Drugim VPN-em jest NordVPN, posiada on 1400 serwerów w 61 krajach. I trzeci VPN, czyli PureVPN, posiada 750 serwerów w ponad 140 krajach. Czyli jak widać, najwięcej serwerów posiada ExpressVPN i są one rozsiane w 94 krajach, natomiast PureVPN posiada najmniejszą liczbę serwerów, ale za to ma największą różnorodność, jeśli chodzi o kraje, ponieważ ich serwery są rozsiane po 140 krajach. Kolejnym ważnym aspektem podczas wybierania VPN-a jest szybkość połączenia. Oczywiście łączymy się przez jakiś serwer znajdujący się w danym kraju, także szybkość połączenia jest dość ważna, tym bardziej, że każdy VPN łączy się z mniejszą lub większą stratą prędkości tego połączenia. Przy najszybszych VPN-ach ten spadek prędkości jest praktycznie nieodczuwalny, aczkolwiek oczywiście istnieje. I najwolniejszym z tych trzech VPN-ów jest NordVPN. Jest on najwolniejszy z tych najlepszych VPN-ów, także nadal umożliwia komfortową prędkość, szybkość połączenia podczas korzystania z internetu, aczkolwiek nie jest on tak szybki jak ExpressVPN, który jest naprawdę bardzo szybki i zazwyczaj w testach prędkości zajmuje pierwsze lub drugie miejsce. Ale najszybszym z tych trzech VPN-ów okazał się PureVPN, jest on demonem prędkości, i naprawdę w większości testów na prędkość ten VPN właśnie wygrywa. Kolejnym ważnym aspektem jest anonimowość i prywatność, czyli jaki stosunek mają te VPN-y do zapisywania aktywności swoich użytkowników, do tworzenia jakichś logów i jaki mają stosunek, gdyby jakieś władze, np. FBI czy jakiekolwiek inne organy ścigania, zażądały od nich wydania informacji o swoich użytkownikach, czy by w takim wypadku poszły na współpracę właśnie z organami ścigania, czy też nie, czy też chroniłyby swoich użytkowników. I tutaj sprawa wygląda następująco. Najgorzej zaprezentował się PureVPN. W przeszłości była taka sytuacja, że bodajże FBI czy też CIA zażądała od nich wydania informacji o swoich użytkownikach. PureVPN reklamuje się, że nie zapisuje jakichkolwiek logów, jakichkolwiek informacji o użytkownikach, ale okazało się, że PureVPN jednak takie logi zapisuje. Co prawda nie są to logi z aktywnością użytkowników, czyli co robią i kiedy, a logi z ich adresami IP. Czyli PureVPN niestety wydał logi z adresami IP i jeden z użytkowników został właśnie skazany w Ameryce, ponieważ FBI dostała logi od PureVPN-a z adresami IP użytkowników. Także jeśli robisz coś, co jest nie do końca legalne, nie do końca etyczne czy zgodne z prawem, to PureVPN nie jest najlepszym wyjściem w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o ExpressVPN i NordVPN, są to VPN-y w 100% popierające anonimowość i prywatność. Nie zapisują jakichkolwiek logów, nie zapisują adresów IP swoich użytkowników, nie zapisują dosłownie nic o swoich użytkownikach. Także jeśli robisz coś nie do końca legalnego czy też etycznego, a może po prostu zależy ci na tym, żeby być anonimowym w internecie, to w takim wypadku ExpressVPN i NordVPN są lepszym wyborem niż PureVPN. Kolejnym aspektem dość ważnym przy wyborze VPN-a jest cena. Najdroższy z tych VPN-ów to ExpressVPN. Kosztuje on około $8 za miesiąc, czyli jakieś $99 za rok. Należy oczywiście zapłacić z góry i wtedy otrzymuje się tą cenę promocyjną, czyli $8 na miesiąc średnio. Drugim, najtańszym VPN-em pod względem ceny jest NordVPN. Płacąc z góry za 2 lata należy zapłacić $79, czyli około $3,29 za miesiąc. W tym wypadku myślę, że NordVPN jest lepszym wyborem. No i najtańszy z nich PureVPN, $78, płacąc z góry za 2 lata, czyli około $3,25 za miesiąc. Także najtańszym VPN-em jest PureVPN. I kolejny bardzo ważny aspekt, czyli gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli chodzi o PureVPN, to oferuje on gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni od daty zakupu. Oznacza to, że jeśli kupimy tego VPN-a, będziemy go używać przez kilka dni i stwierdzimy, że nie jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji, możemy zażądać zwrotu i bez żadnych pytań taki zwrot otrzymamy. A jeśli chodzi o ExpressVPN i NordVPN, te VPN-y także oferują zwrot, jednak zwrot ten można otrzymać w ciągu 30 dni od daty zakupu. Oznacza to, że możemy na przykład kupić takiego VPN-a, używać go przez 29 dni, po 29 dniach stwierdzić, że jednak nie chcemy takiego VPN-a posiadać, chcemy otrzymać z powrotem pieniądze i bez żadnych pytań firmy te zwracają nam od razu pieniądze na nasze konto. Także jest to bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ nie musimy się martwić, że nie będziemy zadowoleni z zakupu, możemy to spokojnie przetestować i wtedy podjąć decyzję, czy korzystamy z tego nadal, czy może anulujemy subskrypcję. Kolejnym fajnym aspektem jest licencja, czyli na przykład ExpressVPN, kupując jedną licencję, możemy korzystać z tego VPN-a na 3 urządzeniach jednocześnie. Może on być zainstalowany na większej liczbie urządzeń, ale jednocześnie mogą być połączone 3 urządzenia. Jeśli chodzi o PureVPN, to kupując jedną licencję możemy z niego korzystać w tym samym czasie na 5 urządzeniach, natomiast NordVPN na 6 urządzeniach jednocześnie. Czyli na przykład jakbyś chciał kupić NordVPN-a na spółkę z 2 kolegami, oznacza to, że będziesz płacił za niego około $1 miesięcznie, czyli to jest 4 zł miesięcznie, czyli tyle co nic. I kolejny bardzo ważny aspekt, czyli stosunek do programów peer-to-peer i torrentów, czyli czy można korzystać z tych programów i ściągać różne pliki za pomocą tych VPN-ów. Tu sprawa wygląda identycznie z każdym z tych VPN-ów, a mianowicie każdy z nich zezwala na używanie torrentów, programów peer-to-peer bez jakichkolwiek ograniczeń i bez jakichkolwiek limitów. I jeśli chodzi o limity transferu, sprawa wygląda identycznie. Żaden z tych VPN-ów nie wprowadza żadnych ograniczeń prędkości i transferu, także możemy z tych VPN-ów korzystać dowoli. Nie martwić się tym, że nam limit się skończy czy coś takiego, ponieważ takich limitów zwyczajnie nie ma. A więc jaki VPN wybrać? Podsumowując, PureVPN na 3. miejscu z tego względu, że zapisuje logi z adresami IP użytkowników. Na 2. miejscu NordVPN, jest to VPN bardzo tani, drugi najtańszy na rynku, ma mnóstwo serwerów, mnóstwo lokacji w różnych krajach. Dlaczego na 2. miejscu, a nie na 1? Ano dlatego, że bardzo ważnym aspektem jest prędkość, a w porównaniu do ExpressVPN-a ta prędkość jest nieznacznie mniejsza. No i na podium, na 1. miejscu ExpressVPN. Jest to co prawda VPN najdroższy, ale gwarantuje też najwyższą jakość usług. Jest w 100% anonimowy, ma super szybkie serwery pozwalające m.in. na streaming, pobieranie z torrentów i jakąkolwiek inną aktywność w internecie. Także korzystając z ExpressVPN-a praktycznie nie odczuwa się tej różnicy prędkości. I na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w wyborze VPN-a. Jeśli ten filmik okazał się przydatny, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić komentarz.